Nie ma większej tragedii dla rodziców niż śmierć dziecka. W 1896 roku umiera Erasm Targowski, pierworodny syn dziedziców Tokarni. Najstarszy nagrobek otworzy poczet grobów dziecięcych na cmentarzu w Tokarni. Tuż przy swoich najbliższych, przy ojcu, przy wujach wraca na ziemię tokarską. Wielka to radość, że ostatni z dziedziców Targowskich spoczywa od dziś na naszym komunalnym cmentarzu, czyli na swojej ojczystej ziemi.